Mamy na 29, przedostatniej. O nie, zróbmy! Przedostatniej wycieczce z cyklu Historia jednej ulicy. Ten cykl skończymy już niedługo, no co nie oznacza, że wycieczki skończą się, bo oczywiście wycieczki będą trwać dalej, ale w nieco innej koncepcji, ale o tym w swoim czasie Państwu się dowiedzą. Dzisiaj Historia jednej ulicy zawitała na ulicę Marii Curie Skłodowskiej. No ja bym powiedział Marii Skłodowskiej Curie bardziej. Ulicę, która powstała stosunkowo późno, bo powstała dopiero w latach 30. XX wieku, w przeciwieństwie do ulicy 1 Maja, czyli dawnej ulicy Plysiera, czy ulicy Smolki, czyli dawnej Lenzstrasse, o czym też dzisiaj jeszcze powiemy. A powstała ta ulica dlatego, ponieważ należało skomunikować odpowiednio koszary, ale z terenami kolejowymi, ale także powstała dlatego, ponieważ brakowało już terenów pod budownictwo dla osób pracujących w koszarach, ale też dla oficerów, o czym też dzisiaj będziemy jeszcze mówić. Patronem przedwojennym tej ulicy była osoba o bardzo trudnym i skomplikowanym życiorysie. Choć krótkim, tak. Ale o tym też jeszcze dzisiaj będziemy mówić. A na początku, Państwa, żeby troszeczkę rozgrzać ten taki no trochę może mroźnawy dzionek. Rzeczywiście Michał przeczytał tutaj, sugerując się tym napisem, M.C. Skłodowskiej, czyli Marii Curie Skłodowskiej. Błąd, kochani. Michał znowu zrobił oczywiście to w scenariuszu, bo wszystko było specjalnie tak powiedziane. Pani Maria urodziła się jako Skłodowska. Dopiero po mężu Piotrze Curie stała się Marią Skłodowską Curie, ale o samej pani Marii za chwileczkę. Jak powiedziałem na początku, kochani, potrzebne mi są trzy osoby, które spróbują stanąć w szranki w króciutkim i bardzo prostym konkursie. Łapcie do góry, zachowujemy parytet, dwie kobiety, jeden mężczyzna. Mamy kandydata, proszę bardzo. Dwie ławianki, które się znają. Dobra, pani Grażynko, przyjdzie pani, bo widzę, pani się ręka wyrywa do przodu. Pani Grażyno, proszę bardzo, jeszcze jedna pani. I Ania, proszę przejmie. Aneczko, chodź kobieto, nie wstydź się. Wstyd masz zakryty. Drodzy Państwo, konkurs pod tytułem Czy znasz Iławę? Uwaga, żeby Państwa zachęcić, nagrodą jest współczesny album o Iławie. Masz taki? To ja Pana zapraszam tam. No mówiłem. Panie Michale, czy możemy prosić? To nie ma. Kto nie ma? Michał, nie masz tego albumu. Chyba nie ma. Widziałaś tylko. Pani Grażynka nie ma też. Dobra. Kochani, przepiękny album ze zdjęciami naszego miasta. No, jest i trochę zwierzątek, i trochę kaczuszek, i kościoła. W każdym razie jest to rzecz na pewno nowa, niedawno wydana. I kochani, macie zadanie jedno. Mówimy, że patronką jest Maria Skłodowska-Curie. Szybciutko. Kto pierwszy, jak moja babcia mówiła, kto przód tem miód, kto wymieni inne patronki ulic i ławy kobiety? Czas start, 10 sekund. Na pewno. Kto najwięcej? A. Po cichu. Patrzymy. Podpowiem, że jest ich aż 5. Nie, kto najwięcej. Ale powyżej. Ale halo, no proszę panie. Tak się nie robi. Dobra, pierwsza pani Grażynka. Magnicka i Jadwiga, królowa Jadwiga. Zientary Malewski chyba jeszcze jest. Tak jest, proszę Państwa. Marii Skłodowskiej Curie, Marii Konopnickiej, kto jeszcze? Ireny Sendlerowej, Klowej Dobrawy, Klowej Dobrawy, Marii Zientary Malewskiej. Proszę Państwa, 5, a ja mi się wydaje, że jest nawet jeszcze i 6. Kto wygrał? Wygrała Aniu, gratuluję. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Mogę prosić autograf od razu? No. Tak? Dobra. Uwaga, Michał rozgrzewa atmosferę dalej. Nie, te książki już są rozdane, ponieważ zauważyłem Piotrka. Piotrek zwyciężył w konkursie, który ogłosiliśmy na Iławie sprzed lat.
A chodziło o to, żeby w komentarzach napisać własną propozycję pomnika, który mógłby stanąć w Iławie w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości. Piotrek przedstawił świetną propozycję, świetną koncepcję i te trzy książki, nowości wydawnicze. Michał, zdradź tajemnicę, kto to zaraz Piotr sam powie. A, okej. Bardzo proszę. Dzięki. Miłej lektury. Jaki to pomnik będzie? Jaki będzie? No to zależy, jak miasto zrobi, słuchajcie. Ale nie, pomysł był taki, żeby zrobić coś takiego, żeby postać było to wielkiego dębu. Na dębie powinien być jakiś piękny orzeł, ale nasz orzeł. No nasz orzeł, ten... Nasz orzeł polski. Ten ze stadionu, nasz orzeł. Tak, też bardzo polski. W korzeniach powinny się znajdować osoby, które ojcowie narodu naszego, którzy są tutaj takimi patronami niepodległości, Piłsudski, Morski, tak dalej, tak dalej. Dobrze, że uściśliłeś, bo to niektórzy mieliby innych tych ojców na myśli. Tak, oczywiście. Tak. Każdy naród ma swoich ojców, nie? Tak. I jeszcze co ważnym takim elementem w tym korzeniu jest lustro, przy którym możemy stanąć i uświadomić sobie, że my też mamy wpływ na to, jaka jest Polska. To jest wyzwanie. Piotrek całą wycieczkę dzisiaj będzie Państwu o tym opowiadał. Przepraszam, gardło mnie boli, dlatego. Który, szanowni Państwo, równo rok temu, jeśli dobrze pamiętam, 3 grudnia odbyła się wycieczka ulicą Jasielską. Wtedy pokazywaliśmy takie fotografie. To jest kompleks koszar Blysiera z lotu ptaka. I widzimy tutaj, dokładnie w tym miejscu, tutaj mamy zabudowania ulicy Jasielskiej dzisiejszej. Widzimy jakąś taką dróżkę, która tutaj odchodzi. To jest oczywiście przebieg późniejszy ulicy Skłodowskiej dzisiejszej. No i tutaj z innej perspektywy to zdjęcia, przepraszam za jakość, ale akurat takie miałem pod ręką. Tutaj widzimy już nieco lepiej tę drogę. Ona sobie odchodzi, widać brak zabudowań, jest pusta, ale to zdjęcie wykonano niedługo po wybudowaniu, znaczy jakiś tam czas, ale przed wybudowaniem, jeszcze przed zabudowaniem tutaj tych okolic. Mamy takie zabudowania koszarowe, ale już takie cywilne bardziej, czyli jakieś tam pralnie, piekarnia tutaj też się znajdowała, no i też tam jakieś domki mniejsze czy większe, gdzie mieszkali pracownicy koszar i też niektórzy żołnierze. Chociaż puścimy. Państwa wypada jeszcze wspomnieć o jednym niezwykle ważnym budynku. Dobra. Mianowicie, kochani, co mamy tu dzisiaj? Tak jest, Szkoła Piątka. A widzicie Państwo te zabudowania? One tam były. Oddalone, nieprzypadkowo. Magazyny. Tam był, proszę Państwa, arsenał. Tak, magazyn broni. Może magazyn broni nie, magazyn amunicji. Tak, magazyn amunicji, żeby w razie czego jak łupnie, to nie w pobliżu koszar, tylko jak najdalej od zabudowy miejskiej. Tutaj mamy koszary. Tu mamy cały komplet koszarowy. To było 4,5 hektara powierzchni. To był jeden z większych koszar. No dzisiejszy oczywiście, przynajmniej w części zakład karny, tak. Ja przetaczałem już kiedyś Państwu taki wycinek z Gońca Wielkopolskiego z 19 sierpnia 1900 roku, związany właśnie z budową koszar. Będziemy o koszarach dzisiaj mówić, bo ulica Skłodowskiej, historia ulicy Skłodowskiej jest też z tym miejscem związana. Przy budowie koszar artyleryjskich 130 murarzy i około 60 robotników przestało pracować dlatego, że pracodawca nie jest w możności wypłacania zarobku. Przedwczoraj, gdy gwałtem domagali się zapłaty, ratował się on ucieczką na kole ku dworcowi. 3 murarzy, także na bicyklach, puściło się za nim w pogoń, a reszta kijami pieszo, ale go nie dopędzili, gdyż pociąg na jego szczęście właśnie wyruszał. Nie zdążył tylko swego koła zabrać ze sobą. Podjął się wykonania budowli za 48 tysięcy marek poniżej kosztu. Pewne jest, że na tym kole ten biedak nie pojechał ulicą Skłodowskiej, bo tej ulicy wtedy jeszcze nie było. Pewnie ratował się ucieczką ulicą, dzisiejszą ulicą Andersa, czyli ówczesną ulicą Steinstrasse. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, ten odcinek, on powstał dopiero później, powstał w latach 30. Powstał dlatego, ponieważ chodziło o skomunikowanie koszar z terenami kolejowymi, ale chodziło też o to, żeby otworzyć nowe tereny pod budownictwo. Pod budownictwo mieszkaniowe. I patronem tej ulicy stał się niemiecki bojówkarz,
o nazwisku Albert Leo Schlageter. On się urodził w 1894 roku, zmarł w 1923 roku. Osoba, jak już mówiłem wcześniej, o bardzo trudnym i skomplikowanym życiorysie. W czasie I wojny światowej dosłużył się stopnia porucznika. Później zasłużył się w czasie powstań śląskich, ale zasłużył się tym, że był wyjątkowym okrutnikiem. Służył w takich specjalnych oddziałach, które wyłapywały polskich patriotów, powstańców, mordowali ich. No i później już był rozpoznawalny, więc go przerzucono do Zagłębia Rury. Tam zajmował się takie zajęcie w grupach z kolei sabotażowo-dywersyjnych, wysadzali tory kolejowe. Francuzi go pochwycili, po krótkiej rozprawie go rozstrzelali. No i oczywiście Niemcy już po 1933 roku zarządzili kult tej jednostki, stawiano mu pomniki, nazywano ulice, no i w Iławie akurat przypadło mu ulica, dzisiejsza ulica Skłodowskiej, czyli ulica Schlageterstrasse. Tak, a my wróćmy, proszę Państwa, do naszej bohaterki, jaką była pani Maria Skłodowska-Curie. Proszę Państwa, to ta wycieczka za mało by było na to, żeby o niej opowiedzieć, jej cały niezwykle fantastyczny i no jak na tamte czasy w cenie taki aż długi życiorys, zmarła mając 67 lat. Urodzona w 1867 na terenie ówczesnego zaworu pruskiego, czyli na terenie dzisiejszej Polski. W wieku kilkunastu lat po ukończeniu szkoły średniej wyjeżdża do Francji. Od początku ma niezwykle zdolną i, proszę Państwa, z taką przebojową dziewczyną. Wyjeżdża do Francji, tam studiuje, wspomagają się ze swoją siostrą Bronisławą. Jak jedna studiowała, to druga pracowała na nią, żeby zarobić na studia. Jak ta poszła na studia, to ta znowu pracowała, żeby jako guwernantka na te studia na niej zrobić. Obie siostrzyczki się wzajemnie uzupełniały. No i Maria Skłodowska-Curie od razu została zauważona jako osoba niezwykle błyskotliwa, mądra, inteligentna. Dlaczego wyjechała na studia do Francji? Bo wówczas w Polsce studiować kobietom nie było można. Przecież kobiety nie mogły wtedy studiować. Tam kończy z wyróżnieniem studia, poznaje młodego naukowca, kilkanaście lat od siebie starszego, Piotra Curie, zawierając związek małżeński, no i Maria Skłodowska-Curie rozpoczyna karierę naukową. Jest kobietą, która jako pierwsza w historii w 1903 roku otrzymuje Nagrodę Nobla. Nie bez pewnych perturbacji, ponieważ Komitet Noblowski przyjął taką zasadę, że na pierwszym rzędzie powinien dostawać nagrodę mężczyźni, więc tą nagrodę otrzymuje jej mąż, informują go o tym, on natychmiast informuje Komitet Noblowski, ja tej nagrody nie przyjmę, jeżeli nie otrzyma jej również moja żona, która miała wielki wpływ na to, co żeśmy zrobili. I rzeczywiście Komitet Noblowski przystaje na to. Z małżeństwa Piotra i Marii mają dwie córki. Maria kilka razy jeszcze była w ciąży, ale poroniła ze względu na to, że prowadziła badania nad niezwykle wówczas, no i dzisiaj, niebezpiecznych materiałach, jakie były pierwiastki promieniotwórcze. Maria miała niezwykle, a proszę Państwa, organizm podobno był tytaniczny, organizm jako fizyczny. I tylko to spowodowało, że ona przeżyła do 67 roku życia. Nie było to dane jej mężowi Piotrowi. Piotr miał niezwykle osłabiony organizm i któregoś dnia, gdy wracał po dłuższym czasie wykładów na uniwersytecie, po prostu zasłabł, przewrócił się, najechał na niego konny wóz, przejechał mu po głowie, mózg wypłynął, no i Piotr zginął. Przez rok czasu Maria chodziła w bardzo głębokiej żałobie. Zresztą całe jej życie, jej znakiem rozpoznawczym była czarna suknia. Dwa zdania jeszcze, co jeszcze zrobili Skłodowscy, państwo Curie. Coś, co zszokowało opinię publiczną w Paryżu. Mianowicie na podróż poślubną pojechali na rowerach. Kobieta na rowerze. No przecież to było coś niesamowitego. Co zrobiła jeszcze Maria? Obcięła sobie troszeczkę poniżej kolan spódnicę. No to po prostu wołało pomstę do nieba. No i jechała na tym kole, nie tak jak kobiety na koniu, tylko jak boczkiem, tylko normalnie, za przeproszeniem, okrakiem. No, o pomstę do nieba to wołało. Maja się kompletnie tym nie przejmowała.
epatowała swoje poglądy religijne jako zadeklarowana ateistka. Maria poza tym z Piotrem byli nie tylko małżeństwem, ale doskonałymi przyjaciółmi. Bardzo przeżyła jego śmierć, co jej wcale nie przeszkodziło w tym, że udało się po kilku latach w romans w jednym z też późniejszych noblistów francuskim, panem Livinier. I gdy romans wyszedł na jaw, gdy się okazało, że są parą, proszę państwa, nagonka na nią niesamowita. Cała prasa i brukowa, i niebrukowa, paryska, cudzoziemka to po pierwsze. Żydówka, no bo jak z Polski to pewno Żydówka, to po drugie, chociaż była ochrzczona, nie była Żydówką. Jak mogła dopuścić do tego, że się związała z facetem, który miał, z mężczyzną, który miał czwórkę dzieci. Romans jakoś tam po perturbacjach zakończył. Odsądzona od czci, od wiary, miała nie otrzymać drugiej Nagrody Nobla, którą przyznano w 1917 roku. Nawet pisano do niej listy, kobieto zrezygnuj, to jest nie fair. No ale gdy w obronie jej stanął niejaki Albert Einstein, toś może państwo kojarzycie, no właśnie, no to ta nagonka jakoś ucichła. Zresztą odbyły się 4 czy 5 pojedynków w obronie czci Marii Skłodowskiej-Curie. Czyli część mężczyzn ją uważała, że robiła źle, część ją broniła, no i nawet było 5 pojedynków, na szczęście nikt nie zginął, no albo szable były tępe, albo chłopaki do siebie nie potrafili strzelić. Proszę bardzo, Michał. Wędrujemy dalej? Nie wędrujemy. Jeszcze. Zaraz jemy, już, chwileczkę. Maria Skłodowska-Curie, państwa, w 1918 roku i w 1917 organizuje coś, co było rewolucją. Mianowicie sama wiedziała, co dają promienie rentgenowskie. Że prześwietlenia mogą ratować życie ludzkie, mogą ratować ludzi przed cierpieniem w czasie operacji. Dlatego organizuje mobilne stacje, gdzie robiono zdjęcia żołnierzom francuskim. I państwa, jako pierwsza kobieta w Europie, Maria Skłodowska-Curie otrzymuje prawo jazdy. Jako pierwsza kobieta we Francji publicznie się wykąpała, nie mając długiej sukni. Więc kobieta, która zerwała ze wszystkim, co było jakieś uświęcone w tej tradycji francuskiej. Pierwsza profesor w Sorbonie. W 1934, gdy zmarła, państwa, zrobiono badania jej zwłok. Napromieniowanie było tak potężne, że gdy pochowano ją we francuskim Panteonie, pochowano ją w ołowianej trumnie o grubości kilku centymetrów, ponieważ jej ciało przez następne 1600 lat będzie emitowało jeszcze promieniotwórcze pierwiastki. Także jest to, bo tak napromieniowana, no bo ona jeździła tymi mobilnymi wozami, robiła te zdjęcia rentgenowskie. Wiecie państwo, ile trwało naświetlenie wówczas? Godzinę. I ona asystowała w tych zdjęciach, nie mając zapewnionego fartucha z ołowiu, no i sama na... Zresztą, państwa, jest mnóstwo książek, notatek, zeszytów, w których ona była właścicielką. One są na Sorbonie. Można z nich korzystać, ale każdy, kto z nich korzysta, musi podpisać specjalne oświadczenie, że ja będę z tego korzystał, mając w świadomości to, że są one napromieniowane na własną odpowiedzialność. Nawet kartki, długopisy, ołówki jakieś, czy książki, one też są napromieniowane. Państwa, kobieta niezwykła. Bardzo się cieszę, że mamy taką patronkę w Iławie. Kobieta, która została uznana przez większość mediów, przez większość portali za najbardziej wpływową kobietę ostatniego dwustulecia. Kobieta, której przyjacielem było 5 prezydentów. 2 prezydentów Polski, Stanisław Wojciechowski, Ignacy Mościcki, 2 prezydentów amerykańskich i czeski prezydent Masaryk. Także kobieta niezwykła, która podobno troszeczkę natromansowała z samym Albertem Einsteinem, ale bardzo grzecznie. Państwa, gdy coś mi się jeszcze przypomni, to bo ta osoba, która mnie zafascynowała już od kilka lat temu, szkoda, że tylko ją ulicą żeśmy potrafili uczcić. Gdzie mamy tego pana od pomników? A może Maria Skłodowska-Curie? Zobaczymy. Okej, państwa, zapraszam państwa dalej. Idziemy.